Dzień dobry. Zaczniemy od komentarza. Ty niczego nie jesteś pewien. Megaherce i duże moce. Uważaj, żebyś kogoś na krzesło elektryczne nie posadził. Ja nie mam krzesła elektrycznego. Czyli dzisiejszy odcinek, słuchajcie, będzie taki na nie. Czyli tak, nie będę odpalał 300 W na CB Radio, wzmacniacza na lampach. Nie pokażę, jak wygląda 1200 V na anodzie, co potrafi zrobić ze sztucznym obciążnikiem wzmacniacz na lampach, jaka jest piękna modulacja w SSB bez żadnego przesterowania. Nie pokażę. Dzisiaj będzie wszystko na nie. A więc dobra, słuchajcie, zaczynamy. Tak, słuchajcie, mały, fajny wzmacniacz, w tej chwili rozgrzany, lampki, jak widać, się świecą, to próbuję niczego nie dotknąć, bo to lepiej, żeby nie dotknąć. A więc tak, tutaj z tyłu jest filtr PI, stycznik przełączający antenę, wejście z wyjściem, po prostu wyjście dopina do anteny, a odpina wejście. Układ wyjściowy, wzmacniacz jest sterowany w katodzie i faktycznie, wiecie co wam powiem, na dwóch lampkach na częstotliwość 27 MHz, żeby on zatrybił, to musiałem tylko dwa zwoje po prostu. I to takie półtora zwoja zrobić filtra PI. Filtr PI ma średnicę 32 mm, długość cewki 7 cm, czyli 70. W sumie jest 18 zwojów, bo można przełączyć sobie pasma, wszystkie, 3,5, tutaj z przodu jest 3,5, 4, tak o. On stroi całe pasmo, także nie 4, 3,5, 7, tylko jest po kolei. 3,5, 5, 7, co 2 MHz się zmienia filtr. 7, to był 7, 8, to tutaj jest 8, 10, 12, 14, 20, 22, 27 CB, 20 górna wstęga, górne bandy, 28 do 30 MHz. Wsio. Czyli ustawiamy go sobie tutaj na... Dobra. Ustawiliśmy go sobie na CB. CB steruje 10 W, nawet niecałe 10 W 20 prezydenta. I zobaczcie, jak fajnie wygląda Sinus bez wzmacniacza. Aha, tutaj jeszcze mam przełącznik, który steruje anodowym napięciem. Odu. Taki malutki psztyczek, ale przypina, nie? Nadawanie, odbiór. No i co poza tym? Dobra. Pokażmy oscyloskop, słuchajcie. Wciskam nośno bez wzmacniacza, czyli czyste radio. Mamy na oscyloskopie 28 V, czyli 28 V wychodzi z radia. Powiększymy to sobie 28, nie? I tymi 28 voltami, teraz włączyłem wzmacniacz. 86, coś tu mało jest, to było przed chwilą prawie setka. 86, bo poruszałem filtrami. Teraz sobie się dostroimy najpierw do częstotliwości. I teraz jeszcze load. Na wyjście, rezonans. 88, 87. A więc dobra, słuchajcie, zróbmy w ten sposób. Przypnijmy sobie górną bandę.
przełączmy sobie na górną 40, kanał 20, co my tu mamy, 81 V. Dostrójmy sobie do górnej. O. 91. Czyli fajnie, górna 40. O, to ja tutaj rękoma. Dwoma tymi muszę kręcić, a trzymać nos, no nie? W zębach. Raczej. 88, coś w tym mi spadło. Musimy się dostroić filtrem PIP na wyjściu, nie? 90, 89. Voltów, słuchajcie, no to szybki przelicznik. Robimy w ten sposób, że kalkulator 91 razy 91 podzielić przez oporność 165 W. 165 W, słuchajcie. 165 W to nie tak dużo jak z dwóch lampek, ale więcej one nie. Dobra. Nie, po prostu nie wydadzą. To się wytnie. I teraz tak. Może opiszę to pomału. Pokrótce, że tak powiem. Tylko wezmę drugą kamerkę. Dobra, słuchajcie. Jest tak. Co my tutaj mamy? Zaczynając od, może od lampek. Lampki to są 6P45S, dwie sztuki. Jest nawinięty anodowy dławik na rezystorze, po rezystorze na rurce. Dwa kondensatory 4700 mikro na 2KV, odprowadzające sygnał tutaj już na filtr PI. Na dole jest przełącznik, tutaj mamy tą cewę filtra PI. 18 zwojów, 32, tak jak mówiłem, milimetry szerokość. O, w ten sposób to tak wygląda. 7 cm długi filtr PI. 18 po prostu stroi na 80, na 80, dobrze. Stycznik zamiast przekaźnika, bo przekaźnik utopiło. No, trafo. Trafo jest potężne. Trafą jest 800 W transformator wyjścia i teraz tak, tu są kondensatory od powielania, ponieważ jest powielany. Dwa kondensatory po 220 mikrofaradów w zupełności wystarczą. Diody są tutaj w koszulkach. Tutaj są diody od sterowania, czyli od 24 V steruje stycznikiem i tymi różnymi przekaźnikami. Dławik na wejście, one jest zasilane, te lampki są na katodzie. Są zasilane na katodzie. No i teraz tak. Zasilam je, znaczy zasilane, nie zasilane są na katodzie, tylko sygnał trafia na katodę. Tutaj jeszcze miał być układ przedwzmacniacza na lampie, bo ciężko było wysterować, ale się udało mi zestroić ten dławik. Wszystko jest pięknie, ładnie, pracuje i na 80 z pełną mocą i na CB radiu, jak widzieliście, 165 W. To niedużo. Trzeba by było jeszcze zastosować, no w sumie to jest tak, bo ten, jakby to powiedzieć, kurczę, no ten schemat, który właśnie teraz zobaczycie, jest na tej zasadzie, że ten wzmacniacz, nie damy rady więcej niż zmusić go więcej niż 10-krotnie zwiększenie mocy, nie? Od 10 do maksymalnie 15-krotnie zwiększenia mocy. Czyli jeśli ja daję 10 W, no to mogę maksymalnie no 150-160, to jest naprawdę 15-krotność, to już jest bardzo dużo, bo jest zasilona lampa w katodzie.
żeby była na siatce, to wtedy tak. Wtedy możemy zrobić duże wzmocnienie, ale wtedy się zaczynają schody, bo trzeba ustawiać różnego rodzaju prądy i robić ujemne napięcie na siatce drugiej. No i co poza tym? Poza tym, no pracuje jak pracuje. Kondensator jeden na wejściu, drugi na wyjściu, filtra pi, ciepełko. Pokażę teraz, jak to wygląda. Miejmy nadzieję, że tu nic nie... Od spodu wystaje tylko część transformatora i tutaj były napięcia winięte do żarzenia. Wiatrak, wentylator, no musi być przewiew. On pionowo od dołu do góry przedmuchuje. Musi być przewiew, bo przy dłuższym gadaniu robiły się po prostu szkody. No. Na 80 daje to 200 W, tak w porywach, jak w SSB się dobrze krzyknie, to jest 200 tam z kawałkiem, nie? Więcej to nie daje. No i dobra, i to by było na tyle. Słuchajcie, to jest pominięcie, ja tutaj jeszcze będę dorabiał resztę sterowania i oczywiście tutaj z tego trafa będą wyciągnięte napięcia na stabilizatory, tu będzie jeszcze jeden wiatrak od tyłu i stabilizatory do zasilania radia, nie? Do zasilania jakiegoś tam transceivera. Ale to jeszcze reszta obudowy jest, ten przód trochę się zmieni, bo brzydko to wygląda, ale tak pi razy oko na razie rozpisałem, bo on jest w tej chwili do góry nogami, trzeba go odwrócić, wszystko położyć na drugą stronę, nie? Tutaj mamy nóżki. No i dobra, i słuchajcie, i to jest piękny wzmacniacz. Może przeprowadzimy testy jeszcze, tutaj mamy ten bez wzmacniacza, 28 V, ze wzmacniaczem 86 w tej chwili. Jak wygląda modulacja? Alo, modulacja AM, alo. Dobra, czekajcie, momencik, przełączmy tylko kamerkę. Alo, alo, modulacja AM. A teraz modulacja SSB, LSB. Alo, o, pięknie poszła moc. Alo, 110, alo, 110 V. No to dobra, no to jeszcze teraz tylko szybki przelicznik. Szybko przeliczymy. 110 razy 110 podzielić przez 50 ohm, 242 W wydmuchało w SSB. No to tak jak mówiłem, no 240. Nic tu więcej z dwóch lampek się nie uzyska. Z czterech wychodzi 500. Ale wiecie, co wam powiem? Teraz tak, przy dwóch lampkach odczep do CB to jest dosłownie na drugim zwoju. Jest zrobiony na drugim zwoju, na przełączniku jest już odczep, pominięcie reszty cewki. Jakbym zrobił na czterech, słuchajcie, jakbym zrobił na czterech, to faktycznie kawałek druta by trzeba było wystroić. Kwestia pewnie, sam przełącznik by już robił jako cewka rezonansowa. To już się zaczyna robić dokładność, już ta lampa więcej nie wydzierży niż te 30 MHz, nie? Z tą mocą. Dobra, to by było na tyle. Taki krótki, mały, fajny odcinek. Jeszcze testy być może w plenerze będą. O, tak to powinno być. Za po prostu jakiś tam czas. No i zobaczymy, jak to się odezwie na górnej, na KF-owym. W paśmie 10 metrów, nie? Lub 11, no 10 metrów. Pozdrawiam. Tutto, ma questo è il futuro, se comunque lo come dici, magari nemmeno possiamo.
contatto con il giocatore sotto, uno ha tirato un pensiero con qualcosa e si fa guai. Yesterday, very strong propagation for South America. Today, for now, negative South America. Only some station from North Europe today, this morning. But this moment, only 120 division here. And 315 Lima Radio, I don't remember the unit number, calling on 555. Very strong answer. Only 315 and 161 division this moment in my station. Okay, Slavic, I remember you, I'm in Sud-Italy, in province of Matera, Mike Alpha, Tango Echo, Radio Alpha. Okay, Slavic, compliments for your setup. And for me, always happy pleasure to copy you. I remember our fixed contact in frequency, our contact when I was in mobile. From remote with a telephone, I remember you always with a big pleasure. Okay, love it. Hello, negative, I am at 104 Alpha station in the log. I haven't copied any station from 104 division. Negative propagation from my side for 2104 division. I heard only 165 Alpha Tango for the Yankee yesterday, but I haven't worked. I lost 178 division, 178 Alpha Tango for the Yankee, I lost. Propagation low, very, very good. Okay, love it.